Ręka mi boli. Co to jest? Kawasaki? Ja, 650. To wjadę tam. Ile? 650? No. Czterosuwie. No, 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 to ile by miało? Już moc. No dobra, to podejdź. Ale ty tak! Ja tu chcę! Chyba kłada byś mi połamał. Ale czemu? Ale on by się nie połamał. Ty miej, zobaczysz, że on dobrze na gaśniku chodzi. No, 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 nie tam chodzi. Siema, siema Oskar, a ty co znowu na podnośniku? Kończymy serwis. A ty ale... Nie rób, bo wyrwie. Aha, dobra. Zaraz. A to było to wyciągnąć z środka? Nie, kupię nowe, już patrzyłem wczoraj. A nie można wygrzebać tego? Ale jak to jest LED, to nie jest rozkręcane chyba. To nie jest rozkręcane? Nie, to jest podklejony. Ile dałeś za te pierunki? 35 zł za dwie, no to potem 17 zł za dwa, 17 na 3. A co masz? Co byś zrobił? Zobacz, plecak po Toruniu jeszcze jakiś zabrany. Nie wybrałem go. A czemu on taki w błocie uwalony? No bo przecież my jeździliśmy po lasach, po tych szutrach, tym wszystkim, tylko gnojuwa była, bo mokro, nie? Aha. A ja biorę Raptora i ten, wyryk będziemy klajstrować. Dzisiaj specjalistyczny sprzęt. Wow. Będziemy coś podpinać elektrycznego i będzie trzeba szukać prądu. Bo tu już jest odpakowany. Tu mam go, bo tam w środku są jeszcze części, instrukcje i najważniejsze. A nie boisz się tak licznikę zakładać, jak będziesz jeździł i kamera będzie nagrywała ci? I to zasłonię. Aha, też naklejkę sobie założysz? Mogę. Czy ją złączony? Słuchaj, licznik jest taki jak od Bety. No taki sam. No. Zobacz, przecież to jest to samo, tylko ty masz czerwony, ja mam koso, bo to jest producent, a ty masz napis Beta, nie? No zobacz, to jest to samo, nie? No to samo. Kupiłem coś takiego, epoksydowy dwuskładnikowy klej do metalu. Mm-hmm. I wtedy ten magnesik będę mógł na przykład do zębatki przylepić na stałe. No bo nie chcę wiercić. Byś chciał ładnie oczyścić, nie? No tam palcem na sztukę. Coś jeszcze w planach masz? Kierunki poprawić, tylny hamulec i gaźnik w końcu podregulować. No. A kiedy zmiana wydechu? Patrzę. Tylko będzie z USA leciało, no. Bo w Polsce w ogóle nie ma żadnych wydechów do niego. No znaczy, no mógłbym kupić po prostu puszkę i dać do pospawania, no. Ale ja nie chcę, tak? Chcę kupić, jaki jest dedykowany, to jest tam firma Big Gun, to są typowo do Stanów, do kanamów produkowane, oni tak samo produkują moduł, który ja zmieniałem, tylko ja już mam inny sportowy i wtedy nie, żeby, no mógłbym zrobić tak jak tu, patrz, no urżnąć rurę i naspawać, nie? No. Ale ten wydech jest dotąd, wtedy do sprężynek, oryginał, że nie zniszczę sobie tego, będę miał w zapasie i słuchaj, ze względu na to, że te kłady są już dość stare i ludzie tak no, nie kupują tych części jak do Raptora i te, to on kosztuje tylko 1100 zł na eBayu w przeliczeniu z dolarów na złotówki plus jakieś tam, nie wiem, może ze 200 wysyłka. To niedużo. No to bardzo niedużo, jako dedykowany wydech i to taki, wiesz, co naprawdę Amerykanie i w Kanadzie... Zamówiłeś? No jeszcze nie zamówię, bo na razie chcę to sobie poogarniać wszystko, a czas przesyłki około chyba 2-3 tygodni jest. Wiesz, że ty mi już dawno nie dałeś się nim golnąć? Ja nie wiem dlaczego, coś... A ty, no bo ty ciągle miałeś nowe zabawki. Ja się chcę chcę się zapytać, to ty jakieś zagadki mi zadajesz. Tak. No nie, no ostatnio Odysem jeździliśmy. Nie, bo muszę kierunek wymienić. Tak. Ja mówię, Oskar, a dasz, a no hamulce nie działają. Nie działają. Ale nie, naprawdę, po prostu za każdym razem. Widzisz? Gdzieś jesteśmy, a ja mówię, Oskar, mam rolek jeszcze, wiesz, wydech niezmieniony, a to kierunki nie działają, a to... Musisz, wiesz, musisz albo, poćwiczyć. A to brudny jest, a to czysty jest. O co chodzi? Naprawdę nie chcesz mi go dać? Musisz trochę poćwiczyć, żeby nim jeździć, wiesz? A czemu? Mały trening, za słaby jesteś. Widziałeś jak na koło, właśnie oglądałeś wczoraj filmy? Ja widziałem jak na koło dałeś. Jest na filmie, ładnie? A nie wiem, nie patrzyłem. No to nie oglądałeś tego materiału z wczoraj? Nie. No co jeździliśmy, nie? To tam z klamy lekko strzeliłem. Nawet nie, to było z gazem. A ja jeszcze na palec klamy strzeliłem i na koło ale poszedłem. Ale ty przypały sadzisz, ty. No same przypały z tym bombardierem.
No idzie, fajnie, naprawdę idzie. No idzie. Jedynka, dwójka, odpuścisz mu lekko, dasz gazy, to od razu wstaje, nie? No, bo zawiasy ci tutaj fajnie pracują. One tak, właśnie, nie? To jest jak jadę, nie? To daję gazę, jak odstaję, nie? Mi się to podoba. A w ogóle, słuchaj, hit, jadę do ciebie dzisiaj, nie? I ludzie się boją tak wojny, że jak ja nim jadę, dzisiaj jak zimny miałem tam przez osiedle u mnie, to wiara się ogląda, myśli, że czołg jedzie. No wiesz, jaki huk z opon jest z tego, nie? Jeszcze taki silnik, bo coś chodzi, wiara się ogląda, czy chyba czołgi nie jadą. Ja pierdzielę, to jak ja wyjadę, też cię przystąpię. Cześć. No, cześć. Matuś. No Oskar, jak ci idzie? Co, już kierunki zrobiłeś? Kierunek z tyłu zrobiony, a przed chwilą już by nie było wyjazdu na sobotę czy w niedzielę. Zrobiłeś? Bo za tą śrubę od regulacji powietrza, paliwa, zamiast wkręcać, bo wkręcić i na 3,5 obrotu trzeba ją wykręcić, nie? Bo takie jest ustawienie fabryczne, to ją wykręciłem i tam była taka sprężynka i spadła ze śrubką, ale znalazłem. A coś ty? Właśnie wkręciłem na maksa i teraz muszę odmierzyć 3,5 obrotu. A wiesz, jak cię filmuję, to mnie ręce bolą i ja muszę trzymać wysoką kamerę i wiesz, że to jest dla mnie, a wiesz, że to boli? Ty wiesz, że ręce mi bolą? A bo wiesz, bo jak normalnie trzymam, to ciebie nie widać, tylko brzuch ci filmuje i pępek. Muszę tak i wiesz, że mnie to ręce... Wiesz, że mnie ręce bolą? Ty, no ale to ja oglądam takiego youtubera z Poznania i wiesz, że on codziennie nagrywał vlogi, jak ty, ale z GoPro, nie? Z lustrzanką. Chodząc nagrywał i schorzenie pleców i teraz przez chyba 3 czy 4 miesiące nie nagrywał i rehabilitację ma, bo od tego, wiesz, nietypowego ruchu dzień w dzień z 5 godzin dziennie. No ale zobacz, jak się męcza. Widać to, jak się męcza? Tu jest śruba. Ale zobacz, ile ona waży. No, znaczy noszę ją, wiem ile waży. Trochę waży, nie? Aha, a ty nie narzekasz, że coś, że jest ciężka? Nie, mi to tam... Kuba mówi, że już się przyzwyczaił, mówi... No bo to jak... Spoko, mówi, Bleku, te 10 kilo to dam radę. Nie no, ile ona waży? Z półtora? Z tym statywem półtora? Półtora kilo, no. Obiektyw strasznie dużo waży. Pół kilo. Tak naprawdę to ten twój ding-dong jest... Ding-ding. Ty, wiecie co, tutaj jest gaźnik, nie? I tu regulację macie od spodu. Tu jest, tu. Dokładnie tu. No to wiesz co, napluj na ten część. Nie masz markera, żeby zaznaczyć? A wiesz, że to są te, to co ja podpisuję autografy, nie? Tak. No możesz mi się tu na nerfie podpisać. Daj. Blego psa. To pamiętaj, nie myj na razie, nie? O kurwa, to... Teraz to już ja cię nie dogonię. Ty, a jak ja wyrwałem, to szybko jechałem. Ty, ale ładnie to, no, jak ty dałeś gazu, to tak wiesz, on płynnie po prostu sobie wstał, nie? No to przyspieszenie, no to porównując do mojego, to ja w ogóle szans nie mam. A mówiłeś, że nie jadę. Nie, no się śmiałem. Nie, wtedy na kamerach to ci mówiłem, co się zatrzymaliśmy, że ja na pół gazu jechałem. Ty, ale wiesz co? Nie, wyrywa, nie mam opcji w ogóle dogonić. Nie masz. Może jakbym tak, wiesz, od jedynki do końca, do odciny, każdy bieg czy coś. Ale masz długie biegi, nie? No ja mam długie też, nie? Bo ja mam 5. Ale Tomka byś wymiótł, nie? Tak. Chyba Tomka mi się wydaje, że tak, bo ty mi tak nie uciekałeś jak na filmie Tomkowi. No. Tomek bardzo z tyłu zostawał, a ja jednak tylko tak... Tomek musi się nauczyć szybciej biegów, bo on do odcinki, wiesz, ta, odcina. Tak, i potem chwila sprzęgło... Ale ja pogadam z nimi, powiem, słuchaj, Tomek, naucz się zmieniać. Ale mi też jest ciężko zmieniać, ci powiem, tu biegi, bo jak dajesz mu i on wysoko obrotowo idzie i wtedy to ciężko ma moc, bieg zmienić. Nie, to nie, że ciężko, tylko po prostu ręce mi prostuje i to sprzęgło, wiesz, żebym nie spadł, nie? Wiesz, o co chodzi? Bo ja się trzymam kurczowo kierownicy. No ja też się trzymam, ale jednak prostuje mi te ręce przy przyspieszeniu. Ale jednak ta ręka mnie boli, wiesz? A jak plecy? Już lepiej. No. A tam... chodzi łopatkami, wiesz? Co? Nie wiem. Właśnie, a stojak zamontowała? No! Tak? Jeszcze sąsiada wzięła. Co ty gada? No! Że... no. Poprawili po nas coś, czy było dobrze? Ręka mnie boli. I zawsze od wtrysków i zapominam zawsze zamknąć ten kranik i rano, czy teraz jak odpalam, to i muszę, wiesz, bo zalany, nie? Ale odpala ładnie tam, wiesz, z 10 sekund i zapala, ale zawsze zapominam kranik zamknąć. Ajaj. A potem tak wychodzę z domu, rano ja coś benzyną śmierdzi, nie? Tworzysz? Aha, bo ty próbę palenia masz, dobra. Zobaczymy, jak to chodzi teraz, nie? Ty, a teraz mi ręka już mnie nie boli. Uważaj na głowę. Łe.
wiesz, no ja idealnie tego nie wyreguluję, zrobiłem tyle, co fabryka mówi, nie? Daj się golne, zobaczę. To się przyjdzie, zobacz. To mogę? Bo mnie ta ręka boli, wiesz? Możesz. Kasku nie bierzesz? Nie. Trzymam, trzymam. Jeszcze muszę tą manetkę zamontowaną na czuja poprawić, bo na mydło. Na czuja! Było na mydło? Na mydło, na mydło. Ta lewa się kręci. Teraz na czuja. Weź to, chowaj! Co? Odstawiaj go, bo nie wiem, jak tu. Ale daj jeszcze kawałek! Nie, bo zaraz go pojadę. Na bocznych pojadę! Chodźcie! Widzą nagrywać! Tak mają na imię. Siema. Siema.